czapki z głów naprawdę przed Izajaszem, jeśli on to wymyślał. A nawet jeśli on to nie wymyślił, to wielki szacunek czy szacun za to, że on to napisał. Bo jesteśmy w sytuacji, kiedy Babilończycy zniszczyli Jerozolimę, kiedy zburzyli świątynię, kiedy uprowadzili najlepszych mieszkańców kraju, kiedy tak naprawdę spowodowali kryzys niesamowicie religijny w wielu członkach narodu wybranego, a prorok mówi, czy dzieli się słowem Pana Boga, że król najeźdźców, Cyrus, jest Mesjaszem, Maszijach, pomazaniec, i że Pan Bóg mówi, to jest mój Mesjasz. I że ja go umacniam, jego umacniam, nie was, którzy jesteście w niewoli. I że tak naprawdę ja mu błogosławię i przed nim będą ujarzmione narody. Nie wiem, jak to porównać. Czy bylibyśmy w stanie wznieść się do takiej myśli, żeby powiedzieć, że Bóg, to Bóg błogosławi carowi. To Bóg błogosławi Niemcom, czy Austriakom, którzy nas rozebrali, to Bóg im błogosławi, żeby wznieść się na taką wyżynę myśli i jeszcze powiedzieć, robi to ze względu dla nas. Że robi to ze względu dla nas. Nie wiem, jak można sobie to wyobrazić. W Polsce, nie wiem, 2 miliony katolików, 25 muzułmanów i głos, który mówi, że te wszystkie niszczone świątynie, że to przeważanie to jest działanie samego Boga ze względu na nas. Jest to bardzo trudne słowo Izajasza i myślę, że wielu było zbulwersowanych niesamowicie tym, co napisał. Ale to pokazuje, że to musi być niesamowicie Boże, bo mówi przecież ja rządzę całym światem. Czego się boisz? Czego się boisz, to ja rządzę całym światem. Owszem, to jest wizja izraelska. Nie wiem, czy Cyrus by się z nią zgodził. Nie wiem, czy bogowie Babilonu byliby zgodni, że to Jahwe, Bóg Izraela, jest królem całego świata. Ale to jest mocne przekonanie, że skoro Bóg jest jeden, i skoro on rządzi historią, to ludzie nawet, którzy wydają się nam obcy, którzy wydają się nawet niszczyć nasze życie, ci ludzie nie mogą być niczym innym, tylko narzędziem w rękach Boga. Jakie to jest bliskie temu, co się stało na Golgocie, temu, co się stało na Kalwarii, że nawet jeżeli po ludzku sądząc ludzie niszczą Syna Bożego, chcą Go zabić i nawet Go zabiją, to jeżeli Bóg jest Panem świata, to jest w stanie z tego wyciągnąć coś takiego, co będzie autentycznym dobrem. Podobnie w Ewangelii, ale na mniejszą skalę. Otóż Mateusz opowiada, że faryzeusze naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Podchwycić, złapać w mowie. W tej samej Ewangelii Łukasz mówi jeszcze bardziej dosadniej. Śledzili go, że nasłali na niego szpiegów, że chcieli go podchwycić w mowie, ale że udawali jeszcze pobożnych. Jakby Łukasz chciał bardziej opisać, że tak naprawdę ta ich sytuacja nie była taka sielankowa. To nie było grzeczne pytanie, bo mamy jakieś pytanie teologiczne. My Cię po prostu nie lubimy. Nam zależy na tym, żeby Ciebie autentycznie sprowadzić do takiego wyjścia, które zakończy się śmiercią. Co robi Jezus? Jezus tak naprawdę mógłby uciec od tego. Mógłby znowu wygłosić jakieś kazanie, ale Jezus trochę w tej linii, co Izajasz, widzi, że nie ma takiego wroga, którego nie można wykorzystać. Nie ma takiej sytuacji, którą nie mogę wykorzystać pozytywnie. I z jednej strony mówi prawdę. To znaczy, czemu mnie kusicie obłudnicy? Obłudnicy można by przetłumaczyć hipokryci. Czemu mnie kusisz, hipokryto? Jezus nie udaje, że ci ludzie rzeczywiście są pobożni, że im zależy. Ja wiem, kim jesteście. Ale z drugiej strony nie wykorzystuje tego, żeby ich pognębić, tylko żeby pokazać jakąś prawdę. Tak, pokażę prawdę o tym, że są sprawy ziemskie, są sprawy boskie, pewne rzeczy należą się Cezarowi, pewne rzeczy należą się Bogu. Ta umiejętność Jezusa wykorzystania znowu wroga jest naprawdę genialna. I do dziś jakoś siedzi mi w sercu katedra w Lincoln po tej burzy na temat Kodu da Vinci i te przepiękne dwie wystawy w katedrze, tam była część kręcona filmu,
przepiękna wystawy. Z jednej strony po prostu seria takich wystaw, obrazów, tak było na filmie, a z drugiej strony seria wystaw, tak było naprawdę. Można wykorzystać, nie? Można było zamknąć kościół, powiedzieć, że nie wolno. Można wykorzystać. Nawet Opus Dei z okazji tego filmu sobie zmieniło stronę internetową, bo wiedzieli, że będzie więcej wejść. Wykorzystać. Wykorzystać wroga, bo nie ma takiego wroga na tym świecie, który nas może zniszczyć, nawet gdyby nas zabił. W pewnym sensie jest to trudne słowo, bo Maksymilian by powiedział, tak, to jest moje wykorzystanie wroga. To jest moje wykorzystanie wroga. Ja okażę miłość jeszcze większą. Popiełuszko, którego dzisiaj wspomnienie obchodzimy, to jest moje wykorzystanie, w cudzysłowie, wroga, bo to jest moja droga. Ja mogę ich poniżać, mogę się z nimi śmiać, ale ja wykorzystam to na coś dobrego. Błąd nasz, bardzo częsty nasz, ludzi Kościoła, polega na tym, że my nie umiemy wykorzystać zła ku dobremu. Jakby nie umiemy obrócić to, nieraz różnych względów i cały czas tylko widzimy, a dlaczego to robisz, a dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego nas krytykujesz, dlaczego nas poniżasz. Nie potrafimy, nie mamy takiej siły, żeby zobaczyć, że Bóg, jeżeli dopuścił to Bóg niebieski, te Jego słowa, Jego zachowanie, to znaczy, że On doskonale wie, że ja sobie z tym mogę poradzić, a moim zadaniem jest szukać dobrego rozwiązania. To jest nasz pierwszy błąd. Ale drugi błąd równie częsty w Kościele i nie tylko jest taki, że my po prostu temu wrogowi nie mówimy. Jesteś hipokrytą. Jesteś hipokrytą. Nie wiem, dlaczego myśmy się nie nauczyli ludziom mówić prawdy. Idziesz do lekarza i pan ci mówi 105 kg. Dlaczego się nie oburzasz? Dlaczego nie mówisz, jak pan śmie? Przecież to jest po prostu, to jest otyłość. Jak pan śmie to mówić? Przyjęliśmy, że mogą powiedzieć, ile mam wzrostu, ile mam wagi. Nawet lekarz może powiedzieć, że mam trzustkę nie do końca w porządku. A jakoś nie potrafimy przyjąć, że ktoś mi mówi, no jesteś leniem, no. Jesteś hipokrytą. Jesteś oszustem. No to jest po prostu opis. No. To nie jest, ja cię nie chcę poniżać, tylko mówię ci, okej, ja cię rozumiem, że ty chcesz mnie wyprowadzić z równowagi, ale ja się nie dam. Ja wiem, że to można wykorzystać na dobre. To jest bardzo trudne i rzeczywiście trzeba mieć takie, jak Jezus mówił, nie przejmować się ludźmi. Jesteś prawdomówny i na nikim ci, nie oglądasz się na osobę ludzką, na nikim ci nie zależy. To jest bardzo mocne słowo, ale pokazujące, że jeżeli człowiek naprawdę trzyma się prawdy, to ja umiem powiedzieć tę prawdę, taki jesteś. Nie będę mówił szczegółów, ale jak mi kiedyś rektor seminarium powiedział, co mnie myśli, to przez 3 lata dochodziłem do tego, że rzeczywiście ma rację. Ale dziękuję, że powiedział. Prośmy Jezusa o to, żebyśmy w tym tygodniu, dokładnie w tym tygodniu, wykorzystali sytuację mojego osobistego wroga, nieprzyjaciela, jakiegoś słowa wrogiego, jakiegoś wydarzenia, które będzie przeciwko nam, żebyśmy wykorzystali po pierwsze po to, żeby jeszcze raz sobie powiedzieć, jest jeden Bóg. To jest niemożliwe, że On nie wie o tym wydarzeniu. Więc jeśli On dopuścił, to On jako ojciec wie, że ja, dziecko, sobie z tym poradzę. I żebyśmy szukali sposobów na poradzenie sobie, czyli wyciągali nawet z tego, co wydaje się pozornie tylko złem, wyciągali jak największe dobro.